Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rayman Redemption. I cóż, ostatnim razem przede wszystkim pokonaliśmy Mr. Stone Peaks oraz samego Mr. Stone'a, który był no zdziepko trudniejszy niż w oryginale. Oraz udało nam się zaliczyć ten poziom Tempest Terror, który jest dodatkowy poziom do Blue Mountains. I tak w sumie to nic ciekawego się nie wydarzyło, więc teraz myślę, że w pełni sił, ponieważ nagrywam to następnego dnia, możemy ruszyć na Picture City w Eraser Place. Tutaj mamy Rayman Mona Lizę, rysowaną przez samego Don Raymana. Kurde. Okej. I tak, zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym, że mamy tutaj odblokowaną moc sprężynek, dzięki którym będziemy mogli dostać się troszeczkę wyżej. Więc wykorzystajmy to wtedy. Dzięki tym sprężynkom będziemy mogli wrócić z powrotem do pozostałych poziomów. To chciałem powiedzieć. Ale fajne jest to, że w sumie troszeczkę zmienili ten, sekcję początkową. Bo ogólnie to w pierwotnym Raymanie jedynce to tutaj by się zaczynał poziom dopiero. A nie w tej sekcji, gdzie są tutaj te sprężynki, bo przypomnę raz jeszcze, te sprężynki są ekskluzywne jako taka jako nowa umiejętność w Redemption. O, ładny pędzelek. Fajny. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba jako element graficzny. Tutaj ta klatka nie zmieniła, że tak powiem, swojego położenia, czyli tak jak była w oryginale, tak i została. Auć, dobra, za bardzo pajacuje, więc trzeba skrócić to trochę. W oryginale tutaj byłyby różowe pierścienie, które by cię zabrały gdzie indziej. Przydałaby się taka, kurde, moc w Raymanie, nie żeby coś. W sensie moc, jest umiejka. Bo te fioletowe pierścienie wbrew pozorom są spoko, ale kurde, te sprężynki są jeszcze lepsze. Urozmaicają bardziej gameplay. Jestem ciekaw, jak trudne jest w Redemption Picture City. Okej, szło mi za dobrze, wszyscy o tym wiemy. Po prostu szło mi za dobrze, tak? Musiało się to wydarzyć, prędzej czy później. No dobra. Runda druga w takim razie z tymi kredkami zasranymi. Teraz może będę starał się mniej biegać, aczkolwiek dobra, wywalone w to i tak już jestem tutaj. Ty, ale ładny tutaj ten. O kurde, ej. Te inki jak i z kolcami teraz lepiej wyglądają w tej wersji. W tej gierce w sensie. O, tam się życie pojawiło, ale hamuwa. Hamuwa 22. Nawet nie mam zamiaru się tam wracać. A jeszcze gorzej byłoby, gdyby tam się klatka pojawiła. To już wtedy byłby, kurde, chociaż? Dobra. Nie zauważyłem, że tutaj jest przejście. Dobra, okej, mój błąd. My bad. Tam widzę, że się już klatka od razu pojawiła, gdzie w normalnym Raymanie jedynce trzeba było się dostać na tę stronę, żeby ją odblokować. Tak więc to ciekawie. I co ty teraz trzeba zrobić? Aha, dobra. W taki sposób. O kurde, co tu są za... Wow, wow, wow. I to tyle? Tutaj w oryginale jeszcze byłoby życie dodatkowe, które można byłoby zebrać, z tego co pamiętam. No na razie nawet idzie. O. Bardzo piękna muzyka. Najpiękniejszy soundtrack z całego Picture City. Zaraz obok Pencil Pentathlon. To jest najlepsza muzyczka. Mega spokojna i przy okazji jest ona głośna w końcu, nie tak jak w wersji na PS3, gdzie ona była ledwo słyszalna, nie wiedzieć czemu. Ten wzorek w sumie się w ogóle nie zmienił, ponieważ on był w oryginale też. Wróżka!
Dobra, trzy klatki. Oznacza to, że teraz tak. Muszę być bardziej skupiony na eksplorowaniu, dlatego że jest szansa, że może wszystkie klatki zdobędę, no bo technicznie już wszystkie prawie że moce mamy. No chyba, że trzeba będzie tutaj jakieś ekskluzywy. Co ja w ogóle robię? Czemu ja w ogóle nie idę się powiększyć? Przecież takie coś... To samo było w oryginalnym Raymanie, że trzeba było się potem powiększyć. Co ja w ogóle robię ze swoim życiem? Przepraszam bardzo, czekajcie. To nie było w tym, tylko w tym bodajże. Tutaj trzeba było się złapać, żeby coś się pojawiło. Nie? A może tutaj? Lol. To co jest, tam u góry nic nie ma? Nie no, kompletnie teraz tego nie ogarniam. To tam przecież był u góry znaczek magika. To jak się mam tam dostać? Chyba, że... Właśnie wezmę to i coś się tam pojawi, ale wątpię w to. Tam trzeba się jakoś dostać, tylko że jak? Tu coś na dole się świeci, tylko jak tam? What the fuck? Chyba, że tu jest jakieś sekretne przejście, które pozwoli mi się tam... Serio, zastanawiam się to, jak tam trzeba będzie się dostać, bo ja nie widzę nigdzie żadnej przepaści, przejścia ani nic, no. Chyba, że u góry coś jest, a ja tego po prostu nie zauważyłem. Ale... Mogę też wykonać spryt pewien. Może za pomocą Minkianga trzeba się tam gdzieś dostać. To jest 200 IQ pomysł. Więc lecimy z Inkyangiem. Nie, bo tutaj Rayman główką uderza. Wlatuj tam. O, był przed chwilą, był. O. Dobrze. Tam trzeba się jakoś w magiczny sposób dostać, tylko że jak? Dobra, to była głupota totalna, bo teraz mi ten nick jak zniknął. Dobra, walić to. Nawet nie wiem, jak się tam dostać mam, więc... Szkoda mojego cennego czasu, chyba że tutaj będzie jakieś, nie wiem, tajne przejście w dół, to wtedy może by się udało, ale... I tak, zdaję sobie z tego sprawę, że mówiłem, że będę częściej patrzył na przepaście, ale no tamte przepaście, które przed chwilą widziałem, no niekoniecznie sprawiały wrażenie tego, żeby coś tam było na dole, więc... A jakoś specjalnie żyć tracić mi się nie chce, więc wiecie o co chodzi. Tutaj jest jakaś inna sekcja trochę, bo inne tło jest, takie bardziej ciemniejsze. Tego w wersji na PSX-a nie było. Okej, okay, czyżby tutaj była inspiracja wersją Atari Jaguar? Takie odnoszę dziwne wrażenie. Przynajmniej początek sekcji był trochę inny. Wow, pędzle jeszcze tutaj jakieś chodzą, kurde. Bogactwo, skuchwysyny. To Picture City teraz jest bogate w przeciwników. Nie to co w oryginale, kurde. No dawaj, spierdzielajcie ode mnie. Do góry. Wow! Co to za nożyce są?
walić te nożyce. No i nice. O to chodziło. To co mamy to zdobyte. A sorry, trzeba się jeszcze zmniejszyć. A wróżka, która mnie powiększy, to gdzie? No to będzie ciekawe przejście tego levelu, nie powiem, że nie. Bo będę musiał wtedy level małym Raymanem tu przełazić. No to wygląda w sumie. Innego wyjścia nie widzę. A przebieg klateczkę mamy, więc nie ma co panikować. O! Jest Jona. Tutaj w ogóle wydaje mi się, że te kolce łatwiej jest uniknąć niż w oryginalnym Raymanie. Takie odnoszę wrażenie dziwne. Tam u góry prezencik już widziałem. Haha, nie ukryjesz się przede mną. Ta rura w ogóle coś mi może zrobić? Nie. Co się ten jakby... Olej z rury nic mi nie może zrobić, więc to jest cool. Dobra, pal wroty ty. Pierwszy prezencik w Picture City zebrany. Dalej tutaj widzę, że już utrudnienie w postaci więcej tych łowców. Tam jest klateczka, super. Dobra, 25 żyć. To jest całkiem spoko wyniki. Fajne jest to, że nie wychodzę poza te 20 żyć, więc to oznacza tylko tyle, że będę miał te 20 żyć już jako pewnik w tym let's playu. O, i klatki wszystkie. Nawet nie zauważyłem, że mam wszystkie klatki już zebrane. O, miła niespodzianka. Czyli będę miał praktycznie wszystko poza tym znaczkiem magika. Na to wygląda. Nie wiem, jak ktoś wie, jak go zdobyć, to niech mi napisze, bo serio. Nie widziałem tam jakby żadnej szpary ani nic, która pozwoliłaby mi się tam dostać, a... Nie powiem, że nie fajnie byłoby mieć ten znaczek, bo wtedy bym miał już wszystko pozbierane. I tutaj oczywiście z przyzwyczajenia chciałem powiedzieć, że o, zaraz runda bonusowa będzie, ale... Zapomniałem, że tych rund bonusowych technicznie nie ma, bo są one dopiero na mapie świata. Więc... Tia. No, mój stan zdrowia jest dosyć krytyczny teraz, z tego co widzę. O, ale... Dzban dostał. Co tam jest w ogóle? Co to za kreska w ogóle jest? To jest pióro? To jest... Nie, to jest czarny pędzel. O kurde. Dobra, lecimy dalej. No, już widzę, kto, z kim tutaj będziemy walczyć.
No chodź tutaj, chodź się klepać. Wikik mama. Dawaj. Standardowo oczywiście z tym teraz dupkiem trzeba będzie. W złym momencie skoczyłem. Tak, to chciałem powiedzieć, a wyszło co innego jak zwykle. Jestem ciekaw, jak w ogóle konfrontacja z tą Wikik mamą będzie wyglądać, tak szczerze. Czy ona się jakoś będzie super różniła od oryginału, czy to będzie na zasadzie tego samego po prostu? Ty, nawet łatwiej jest zabić tych gostków. Jest i ona. Królowa mórz i oceanów. Ty, ale te sztylety ona ma trochę innego koloru, tak zauważyłem. Takie bardziej ciemniejsze ona ma. Albo ja jestem daltonistą. Ale szczerze, naprawdę nie zauważyłem, żeby... Nie, faktycznie ona ma ten, bo ona wcześniej miała tylko tego koloru. Sztyleciki. Dobra, nie zwróciłem uwagi, że to są sztylety, które są naprowadzające na mnie, okej? I cała konfrontacja od zera, co nie? Nie ma tutaj checkpointu. Ta, cała od zera. Dawaj, chodź tutaj, klepiemy się na gołe klaty. Dawaj. Rozbieraj zbroję. No w miarę prosto leciały te sztyleciki. Okej. Na razie 2 HP ma perfekcyjnie zebrane. Czyli nowy atak to był ten, gdzie te sztylety z boku leciały, dobra, okej. Tak teraz dostrzegłem. Wow, 4 aż, kurde. Nie za dużo ty? Nie zmarnuje ci się? O, co to za nowy atak, ja pierdziule. Dobra, 1 HP zostało tobie tylko już. O, a ty co? Co to są za cheaty, co? Z pola walki uciekasz? Śmietniku jeden? Teraz twój statek będę naparzał. I to tyle? Lol, to łatwy boss. Łatwa była ta pierwsza konfrontacja. Jak tylko tyle. Ja spodziewałem się trochę więcej od... Art Block? Co to jest? O, jakiś nowy poziom. O kurde. Dobra. Płyń. Atrament nas goni, płyń. To mi trochę przypomina tego. Pierwszą sekcję z Pelsin Pentathlon. Życie! Dobra, walić to życie już. Trudno, zbierze się kiedy indziej. Ja pierdziule, co tutaj się dzieje najlepszego? O co tu chodzi? Jak ja mam się teraz wyżej dostać? A, dobra. Ten atrament czeka, lol.
Chyba, że on już nie będzie płynął do góry. Oczywiście znowu Edward nożycoręki. We własnej osobie. Moje to zabieram. Taka jest prawda. W końcu kto jest na tej statuetce? No kto? No Rayman kurde jest, więc to jest moje. Własność moja. A, patrz jak cię wykiwałem. Edwardzie nożycoręki. Co, myślałeś, że mnie pociśniesz? Heh, nie ze mną te numery. Ty, ale ładnie wygląda teraz ta... Ładnie wygląda teraz ta druga sekcja. Bardzo ładnie. W sensie te ścianki wyglądają bardzo ładnie i tak dalej. O to mi chodzi. Dobra, trochę poraszujemy. W sumie kolejna moja ulubiona muzyczka tutaj leciała przed chwilą. W sensie leci dalej. A raczej już przestała. Dobrze, dobrze, lecimy dalej, nie poddajemy się. O, przed checkpointem jakbym zginął, to byłby dopiero płacz. Ale tak, nie wiem, zauważyłem, że w ogóle ten atrament w pewnym momencie jedną tą kredkę zeżar. Trochę mnie to zastanawia, dlaczego? No, ludzie, którzy lubią u mnie fejle i lubią się pośmiać ze hehehe beznadziejnych śmierci, to macie teraz okazję. Macie teraz naprawdę na to cholerną okazję, żeby się pośmiać. O, ale znaczka magika teraz nie podaruję. Jest blisko mnie, to go zbiorę. Im więcej, tym lepiej. Tam jest niby klatka, widzę. No niby, no na pewno jest klatka. Kurde, ten gościu to miał naprawdę dobry łeb, żeby stworzyć taki ciekawy poziom, bo naprawdę te nowe poziomy w niektórych światach są mega zajebiste i troszeczkę nawet bym powiedział oldschoolowe. No. Świetnie. Wszyscy uwielbiamy ginąć, zwłaszcza ja. Ja to już w ogóle jestem zajebisty w tym. Tym bardziej w Raymanie 1 albo Redemption teraz. Nie! Tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. Dobra. Widzę, że sprawa jest postawiona jasno. O, dokładnie, tak. Teraz czekamy, aż się ten atrament opadnie. No nie, kuźwa mać na samym końcu. Dobra, udało się w końcu. Jezus Maria. Bez kitu, patrzcie ile ja mam żyć. Kto to jest ten painter? Co on? Co jest? Ej, powtórz.
Aha, dobra, on chce, żebyśmy mu przynieśli. Okej. O kurde! A, możemy malować! Ale fajnie! Fajno! Podoba mi się! Tak natęczowo, fajnie, kurde. One po czasie widzę, że znikają. A to na pewno ułatwi nam przejście niektórych poziomów i dostanie się do niektórych klatek. Czyż nie? Nie wspomnę już nawet o tym, że muzyka, która leci, jest moją najukochańszą muzyką z całego Picture City. Szczerze, jeden z najlepszych soundtracków. Obok tego, tej spokojnej oczywiście nutki. Mega nostalgiczna dla mnie muzyka. Bardzo ją lubię. Ta muzyka w ogóle, co teraz leci, była bardzo często w Picture City w wersji na Game Boy Advance. Aczkolwiek mnie to trochę nie obchodzi. Muzyka w wersji na Game Boy Advance była troszeczkę gorsza. To mogę przyznać. Nie podobała mi się wersja tej muzyczki tam. Ale ta oczywiście, oryginałka to zawsze. Na pierwszym miejscu wręcz. I zastanawiam się, po co w ogóle jest to przejście, skoro i tak tam nigdzie się nie dostanę. Fuck. Pieprzone nożyczki. Nożyczki, zróbcie coś dla tego świata i weźcie w ogóle się skasujcie, co? Co, coś tu jest, nie ma nic. Fajne drewniane te platformy. Okej, teraz smyk. Tam sprężynka jest, coś jest u góry. Fuck, życie. No w tym wypadku to ja lubię życie zbierać, więc trochę lipa. Lipa w proszku, bym powiedział. Ty, a może zróbmy tak, że te odgłosy były naprawdę bardzo ciekawe, nie powiem, że nie. Mistrzu, tylko jak ty chcesz się tam dostać? Takie moje zasadnicze głupie pytanie. No nareszcie się udało, kurde, ja pierdzielę, no. A to co? Kolejna dróżka dla Yin-Yanga? A no, oczywiście, że tak. No bo... czemu by nie? No w końcu trzeba, nie? O! Kurde, prawie bym się dostał, prawie bym przechytrzył troszeczkę swoje własne oczekiwania. Kurde, no co za down. Dobra, proszę państwa, wywalone mam w to, idziemy dalej, bo nie ma najmniejszego sensu, nie? Znowu z nią walczymy? What the fuck? O, teraz widzę, że komuś się zaczęło perfidnie nudzić. I co, chcesz znowu ze mną walczyć? Naprawdę? To jest jakaś właśnie ekskluzywna walka dla Redemption. Co ja mam zrobić mu?
A, chyba, że tam Tom zaatakować. Czekaj. Weź mnie zaatakuj. Dokładnie, ty. Prosta, kurde, walka. Prosty schemat. Co na myśli, że kurde jest jakąś boginią, bo kurde ten, na koniu trojańskim leci. Nie bądź śmieszna, kurde. Frajerko. A tych ogni to ja lightowo unikam. No dawaj, chodź tutaj. No pół HP jej zleciało w miarę. Jedyne co tutaj trzeba robić, to unikać tych ogni. I w łeb dostała znowu. Nie no, nie wiem co mogę innego powiedzieć o tej walce, bo ona jest w sumie taka mega schematyczna. Nic tutaj nowego się nie dzieje, więc tak, lightowa jest ona. W sumie wydawało mi się, że będzie trudniejsza, ale pozory mylą, jak to mawiają. A ile ja będę miał cięć, kurde, ja pierdziule. Dobra, szanse są według mnie wyrównane teraz. Więc zobaczymy, co ona teraz tutaj. Widzę, że jakiś posąg tutaj zrzuca na mnie. Raczej próbuje na mnie zrzucić. O! Dawaj, dawaj. Najlepiej na tego swojego przydupasa zrzuć. To będę się cieszył wtedy. O, dokładnie, jeszcze raz. Ma na razie tylko tak tym mieczem po podłodzie zajeździ, nie wiedzieć czemu. Trzeba teraz idealnie tego wymierzyć, żeby w tego przydupasa trafiło. Prawie było. Czyli to jest w ogóle posąg? To mnie w ogóle zastanawia. No dobra, wracamy z powrotem z tym posągiem. I myślę, że tutaj trzeba chyba 3 razy, żeby ten typek oberwał. Spróbujmy tak zrobić zatem. No nie oberwał, niestety. Ale boss w sumie nie jest taki trudny, jakby się wydawało, tak szczerze. Wydawało mi się, że on będzie trudniejszy, ale... Oczywiście musiałem stracić życia w chyba najbardziej bezsensowny sposób. Ale no nie jest on trudny. Wydawało mi się, że będzie trudniejszy. Ciężko jest zgrać się z czasem z tym typem. No, prawie było. Też prawie było. To bardzo, bardzo, ale to bardzo graniczy z cudem. No dobra, dzwoń. A po co chcesz dzwonić? Dobra, oberwał. Shitman. I tyle? A, to tyle. Spoko. Space Mama Creator PS in Pentathlon. Okej, czyli 2 poziomy żeśmy zaliczyli w tym odcinku w Picture City. Ładnie. 58 klatek, 14 tych znaczków magika. Oj, będę miał gdzie wracać. Oj, będę miał gdzie wracać. Ja pierdzielę.
Ale to spokojnie, odcinek z powrotu do poprzednich lokacji pewnie będzie, a jak nie odcinek, to prawdopodobnie do wszystkich lokacji, żeby zrobić pełne 100%, zrobimy sobie na live streamie. Tymczasem dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się przyjemnie oglądało, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play, jak i ten odcinek. Koniecznie wbijajcie na grupę na Facebooku oraz na Discordzie, linki są pozostawiane w opisie na dole. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Raymana, bo widzę, że Picture City staje się coraz trudniejsze, a nie powiem, podejrzewam, że za max 2 odcinki będzie game over, jak nic. Dobra, tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć i pa.